Stranger coming up to speak to the crew. Halo, halo, witam Państwa serdecznie ze Skoczni w Garni w Parter Kinsie, tak. Lekko pochmurna pogoda, a nasz samochód już gotowy do pościgu. Jest z nami komentator Maciok, cześć Maciok. Cześć. Głośniej. Witamy was. No, o widzisz, od razu lepiej, tak, Skocznia Zarąbista. Dzisiejszy odcinek Przygód Trekera będzie troszeczkę inny, pobawimy się troszeczkę z policją, o ile jakąś znajdziemy. Na chwilę obecną trzech policjantów na serwerze, żadnego nie możemy spotkać, może gdzieś w LV kampią. Nie wiem, zrobimy jaką rozróbę i może nas będą ścigać. Mam nadzieję, że nie będzie znowu 30-minutowy film z pościgu. Maćku, otwórz bramki. Proszę. Wyczucie. A wezwij. Na rondę. Już, czekaj na rondzie. Dobra, my czekamy na policję, wracamy jak będzie pościg. Dobra, chyba się rozpoczął pościg. Pierwszy za nami jedzie Buziol, drugi tam radiowóz widziałem, zawracał na rondzie. Oj. Tylko ciekawe, czy będzie... Astro, miałeś czat włączony? Nie, a co? To dobrze. A co? Bo byś musiał wycinać. Czemu? No bo była podana komenda. Na co? Na co, no na co? Tak, kto podał? Kuba chyba, nie wiem. Uuu, już ich zgubiliśmy? Lipa ta policja, bo pochwały nie będzie. Cio zawrócimy. Może się gdzieś chłopaki pogubiły. Pogubiły? Jednak nie. Dobra, ty teraz trzeba... Co? A nie wiem, ja mam czat wyłączony. Cio, ja teraz muszę zawrócić. Drapie kakałko. Na wstecznym i uciekać, tak. Paniaczek zakręca. No nie wstrzeliłem się trochę, no ale... Życie, no nie, nikt nie jest doskonały. A musisz tędy jeździć, gdzie są największe lagi? Nie bój się, lagi się zwalcza. A co, w LV mam jechać, czy jedziemy na San Fierro? Na San Fierro można. To dawaj. Ale może czekaj, bo chyba nas zgubili. Już? No, zobacz sobie. Widzisz go gdzieś? No nie. Zwolnie, dobra. O, jedzie. A ja nie widzę, bo mam kamerę. Dobra, już. Zawsze coś, zawsze ktoś. Oj tam, oj tam, oj tam. O, puścimy to. Kurde, jakby katka nie było, to... Wiesz, co bym mógł robić. Mogę się zapytać Katka, czy mogę? Nie, nie pytaj się. Nie, szkoda się. Czekaj, bo on jedzie, jedzie. Ty, uważaj, bo z drugiej mańki zjedzie. W tle muzyczka cicho gra, obok ciebie siedzę ja. Ach, ochotę mam na psotę. Lubię, kiedy śmiejesz się. Lubię, jak uwodzisz mnie. Prowokujesz, dręczysz, męczysz. Przestań dłużej zwodzić mnie. Trudno mi jest wyczuć cię. Mówisz tak, potem nie. W końcu weź zdecyduj się. Zawsze coś, zawsze ktoś. Jedziemy, panowie, trzeba uciekać przed tą policją. Ale tylko jedna radiola, kurde, licho. Poczekaj, lognę się na pesto. O kurde, lag. A, lag. A, niedobrze. Jedziesz, 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 jedziesz. No i patrz. Dobre miejsce, dobry czas. Wspólne dni zbliżyły nas. Nie, póki ja prowadzę. Nie, póki ja prowadzę, panowie. O kurde. Dobra, to się popisałem. Jedź do spreja. Może gwiazdki nam znikną. Szykuję LSLV SF, a nie. Bo lagi mam. LSLV. Lag. A,
No, no mówimy SF, no. Ci. Nie wiem. Up. Flip, 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 flip! Ej, wypadałoby to naprawić. Zaraz się zrobi cięcie. O no! Nie kraj ze mną, nie bał się. Mogę to wszystkich. No zrób, no. O kurde, czemu idzie w dół? Nie ma, nie dam się. Nie dam się, nie! Kurde, za krótki pościg. Zastopowaliście? Ja cię tak muszę. Janina, a u mnie, słuchaj, wczoraj była kobieta, która z domu nazywała się Smaru. Nie, a do widzenia to jest do widzenia, jak się wita po rosyjsku. Ona teraz jest Smaru i Rogala. No, no tak ludzie mają, no co zrobić. Dzień dobry. O, wiesz co, muszę kończyć, mam petenta. Cześć. Czy ja u pana mogę zmienić nazwisko? Tak, bardzo proszę, to sobie proszę usiąść, to tutaj. Dobrze, to od razu. Pańska godność? Hitler. Przepraszam bardzo, ale bez wąsika nie poznałem. A to długo będzie trwało? Nie. Tam jest wieszak, musi być. Chyba co, niedługo. Nawet pan nie zdąży zająć Czechosłowacji. Proszę przygotować dowód. A w ogóle nie za ciepło panu? Powinien pan sobie zdjąć ten sweterek, się odwiesić. Tam jest wieszak! Proszę przygotować dowód. Halo? Moment, do pana. Gering. No panie, co pan? Pan chce, to tak z wszystkich tutaj pan sobie jaja robi? Nie, nie, z Konopnickiej nie. No, proszę pana, a zanim zaczniemy, czy pan mówi po angielsku? No tak. Dobrze, to musimy się tak szybciutko przywitać po angielsku, dobrze? Tak, żeby było miło na początku, ja jestem Robert. Hi Robert. Hi Hitler. 9? A, nie, ja... Ty, 1050. Mandat. Jazda pod prąd 13. Ucieczka od kontroli 12, 25. Skracanie drogi 8. 33. Jazda po trawie chodnikach 8. 41. Jazda światłami było, bla bla bla. No i chyba tylko tyle. 41? 42 chyba. Jakoś tak. Zaraz zobaczymy, ile mi wyliczy. Czekaj, ja na... No, patrz jak dobrze! Jednak przydaje się mandat. Nie, czyli inaczej mi trochę wyszło. Czekaj. Nich, werste... Nicht, przez ty na końcu. Nicht? Nicht, tak, bo ja źle literuję. Werste... Ken? Werstehe? Jak było? Nicht. Werstehe? Dobra, olać. Dobra, olać. To samo, tylko że styna. Jak jest Deutschland? Dobra, Maciek, ogarnij. Widzisz to? Urwę panu to. O, nie, ładnie to jest. Cio, bo Budziol mi już wystawił na razie 43 punktów karnych. No dał mi mandat, to czemu mnie nie puszcza? Czekaj, jeszcze coś.
Astro. Astro, zobacz mnie. No co, no stoisz sobie grzecznie. Czekaj, czekaj. No wszak, bo będziemy taranowali zaraz. Ja miałem prowadzić, dobra. A to dawaj, prowadź. Może lagów nie będziesz miał. To czekaj, no bo ty będziesz musiał naprawiać, no nie? To się będzie wycinało, proste. Daj, bo nam uciekną. Jedziesz, jedziesz, palisz gumę! Ta twoja kolejna mandata. Ale ja mam więcej skory, więc wiesz. Gdzie oni pojechali? Oj, tam prosto. Mam nadzieję. To czekaj, ja może pod prąd pojadę. A tu w prawo mógłbyś jechać. Byśmy im wyjechali. A w sumie racja. Dawaj, radiole to złapiemy, gorzej z Infernusem. Ale czekaj, bo ja się tu zgubiłem, kurde. Jedź, jedź pod prąd. Paliwo jest? Ty, no bo kurde, zraw padniesz. Bo jadę jedną ręką. No nie pij już tego kakao z budynia. Nie poszło. Gdzie oni są? Nie wiem. Rumuny ich zjadły. Może zjedziemy na stację, co? 66 litrów. No to zjedz. To nie zjeżdżam, bo ich zgubię. A o, jemu to ładnie po prąd. Już leci. Da, uciekaj, uciekaj, uciekaj. O no. No, no. A on też pod prąd jechał. Tak, tak, zawracają. No, spoko. Czekaj, ja nie będę hamował. Uciekaj, uciekaj. Bo wiesz, że ja mam pewne problemy czasem z uciekaniem, no nie? Tylko teraz nie wiem, czy mnie lagowało, czy ciebie. Dawaj na LV jedziemy. No to czekaj, bo mi trochę auto zwolnia. Zwolnia, kurde. Uszkodzone coś jest? Ile procent ma? 99. To jest dobrze. Za nami. Oj, ty kurde. Za nami nikogo nie widzę. Ty, u ciebie też stroboskopy działają, czy tylko u mnie? U mnie też. Aż dziwne, no nie? Masz emergency leaks? Nie, nie mam. Czekaj, ja sobie sam naprawię. Dawaj, autostradą jedziemy cały czas. Ja sobie wolę zwolniać. Zwolniać, dobra, będziesz zwolniał. Tak, to będzie nasze motto w tym zwolnianie. Ktoś tam za nami jedzie? Life Oxys Budziol. Wiesz co, no... Nie widzę nikogo. A tak szczerze? Nie dostałem mi tak lizaka. Czekaj, zjadę ładnie, jak zbudowany człowiek. Ja nie pani Maju! Tam jest wieszak. O, jedzie coś. Nie wiem co. Nie. Za nami. Infernus. To jest SF-LV2. Tak. Mam nadzieję, że zdążymy. Jedzieć, zdążymy. Czekaj, na prawo, na prawo, tak, 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 tu. Wow, jak tam rzuca. I co, i teraz tam krokodylki? Nie, no jedź i później zawrócimy i będziemy tak jeździć w kółko. Do z tej z powrotem, tak, do Fromborka i z powrotem. Zawracamy tutaj zaraz? Nie, tam przy bramkach, niedaleko bramek. O, patrz się do przodu, bo nie wiadomo, czy nam ktoś czasami nie wyjedzie, no nie? Weź pisz policjanci. Trzech jest. Oxys, Life i Budziol. Ale Oxys to jeszcze nie widziałem, że szajse. Niemiec by powiedział szajse. Ty jesteś jak Niemiec. No. Za dużo niemieckiego w szkole. Polenschweinen Banditen. Tak, Astro, teraz ferie wielkanocne. Ferie wielkanocne, jak to dziwnie brzmi. Kto ma, ten ma. Ja do roboty jutro. A no do roboty, no ale wiesz, będzie czas, żeby nagrać. O, cicho, pod prąd jedzie. Ale frajer. Ale najgorsze będzie, jak zobaczę live'a. Jedź tu w prawo. Tędy pojedź. Tu, no i prosto. Szajse! Fafluchten! Oj, szajse. Dawaj, jedź. Uważaj tutaj.
Z Wolnina. Wracamy? Nie, 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 jedź, jedź, na Fromburg. Kiedy mam zawracać, bo... O Jezu! Wróć na to, wróć na swój pas. Aha, myślałem, że mam zawrócić. A jakby skręcił tu na wioskę? Jedź tam! Ty, chodź się utopimy. Pana nie, co ty. Czemu tu jedziesz? No bo tak se pojadę, to... Wiesz, kto jedzie, ktoś? Czekaj. Nie wiem, wiem, że... W naszym domowym Buffalo zawieszenie się. O, jedzie, jedzie. Zmień nam kolory na białe. 9:06:09. Czekajcie. Niestety zostałem zatrzymany przez policję za niby ucieczkę. Nie wiem. Cio, nie wiem, o co się rozchodzi. Mnie złapali, że niby ja prowadziłem. Budziol R, mam go. No, ale wiecie, no. Życie. Życie, ja nie prowadziłem. Podjechał Budziol. Zaraz się dowiem, o co się rozchodzi. Cio, bo chyba chodzi o to, że on mnie szuka. On mnie szuka, Budziol. Mam się na serio utopić, czy... Top się, no brz, nie jesteś zastopowany. Dobra, topem. Utopiłem się. Tepniesz mnie zaraz. To ja się do ciebie tepnę. Nie, bo jestem na bazie, to też nie opłaca. No to właśnie weźmiemy samochód, no nie? A to może hot ringiem tym razem? A nie, hot ring się za... Tam jest zwierzak. Jechać po ciebie? Dobra. Co ci mówią? Astro. Astro. Jadę do ciebie, Astro. Tepnij się do mnie i mnie zabierzesz. Dobra, jestem przy nich. Jadę, już jestem na moście. O lol, ty. 300 na godzinę jadę. Według fotoradaru. Zobaczysz? No ja. Dobra, zaczniemy nagrywać, jak coś się będzie działo. No i tak jak sądziliśmy, to nie my prowadziliśmy czarne Buffalo, tak? Jedziemy po dostawę okularów, tak, bo nie wiem, no, nam, mi się wydawało, że to jest czerwony hot drink, no ale policja twierdziła, że jest czarny, no ale... Jeszcze Buffalo. Może my jesteśmy ślepi, no i że Buffalo to jest, no ale dobra, no jedziemy po te okulary, może to się wyda. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, zapraszamy na następny, na razie. Dobra, podjechaliśmy do sklepu po te okulary, ty, tam jest sklep, no. A dobra, olej wjazd. Dobra, idziemy po okulary. Kupimy okulary, wracamy. Dobra, proszę państwa, ja już swoje okulary kupiłem. Maćku, masz okulary? Idziemy do naszej fury czerwonego. What the? No ludzie. Co to ma być? Synek. Ty, co to jest?
Ty, może jednak faktycznie te okulary nam pomogły. Mi się wydawało, że przyjechaliśmy czerwonym hotringiem, a nie czarnym buffalo. To my jednak się zgłosimy po ten mandat. Jednak właśnie chodź, jedziemy do policji po mandat, bo tak się nie da. Chodź, wracamy. Nie no, no chyba sobie jaj robicie. Mandat przeszedł, no cóż, życie. Life is brutal. Kończymy ten odcinek, zapraszamy na następny, żegnają się z wami Astro oraz Maciok. Na razie. Czym ci się? Widzicie, a nie, że Maciok to jest skoczek? Zobaczcie, jak daleko wyleciał i to wszystko przez szybę. Tam, poleciał, poleciał, a nasz laser latuje. Ja zostałem podłączony do monitora 21-calowego. Dostałem leki na stabilizację krążenia, nie wiem po co mi to, tylko kurde, widzicie, szpachla mi się wbija w tyłek i mi trochę niewygodnie. Ale tak, to jest gitara. Aaa, łopatę w brzuchu mam, patrzcie. To jest straszne, niech mnie ktoś uratuje. Nie umiera, mi jest potrzebna transfuzja. Zobaczcie, no zobaczcie, no kurde, no. Ten mi jeszcze coś tam za łopatę łapie. Niech zrobi kupę. Oj, chyba raczej nie wyjdzie. Ja łopatę mam wyjścia. Taka jest nasza polska medycyna. Cio, mam operację pod otwartą maską. No już ty brzydki, brzydki. Jak już? Operuje mnie, operuje. A, bierze skalpel i już na wróć. O, budzika jeszcze zbudowałem, no fajnie. Dobra, ale groźba z kartą. O, skrzywa brzuch, to cię łopatki. Dobra, nie mam łopaty. Uratowali mnie, nie mam łopaty. Dobra, uratowali mnie, tak więc skończymy moje nagrywanie, nagramy Maciek na pokrywę. Dobra, jedziemy chować trupa, a trupem jest Maciek, widzicie, siedzi w karawanie. Ruszamy, no dawaj, dawaj, jedziemy. Jedziemy, jak będziemy na tym, na jak... Na cmentarzu to będziemy nagrywać.
Dobra, jesteśmy na cmentarzu, ja idę kopać dół. Gdzie mam ten dół? No stop! Pit stop! Masz dół kopać, a nie w górę. Dobra, to pan ma maszyka, idziemy prawo po Dobra, już nie żyje. Nie ma się, to jest tylko Maciek, ludzie, kurde, przestańcie. Starczy tego rozpaczania, Wójta Szafanioła. Nabór na Wójta Eurocent otwarty, zapraszam do składania podań. Ciemcie się, na razie. Dzisiaj tak.